Witam Was, moi drodzy, po raz kolejny na kanale Po Chłopsku. Słuchajcie, robiłem na tym kanale różne przepisy z różnego rodzaju mięs, a tak sobie zdałem sprawę ostatnio, że nie robiłem jeszcze niczego z kurczaka, więc dzisiaj będzie tak trochę orientalnie, nie tak bardzo tradycyjnie jak zazwyczaj. Dzisiaj będzie kurczak w sosie curry. I zanim ktoś mi coś tam napisze, że a jak to tak na kanale Po Chłopsku jakieś orientalne potrawy. Słuchajcie, się nazwa tego kanału nie powstała dlatego, że ja tutaj, nie wiem, schabowego widłami na patelni przewracam w gumowilcach. Tylko dlatego, że na tym kanale gotowanie ma być zwyczajne, proste, ze składników dostępnych dla każdego, gdzie osoba nawet nie potrafiąca gotować, będzie, oglądając mój przepis, będzie mogła sobie po prostu ugotować sama dobre jedzenie. No ale do rzeczy, słuchajcie, dzisiaj będzie kurczak w sosie curry. Jest to bardzo proste danie, a przy okazji bardzo pyszne. Bardzo lubię kurczaka w sosie curry, zwłaszcza na ostro. Co będziemy potrzebowali? Słuchajcie, mam tak, cztery piersi kurczaka, dwie takie o duże marchewki, cebula, niecałe pół litry bulionu i taka o mała szklanka śmietany słodkiej 30. No, plus trochę przypraw oczywiście. Słuchajcie, od czego zaczynamy? Na początek tak, piersi z kurczaka. Piersi z kurczaka, słuchajcie, musimy pokroić sobie w taką dosyć grubą kostkę. W ten sposób mniej więcej. Jaka nam po prostu pasuje wielkość tej kostki, nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Słuchajcie, ja to kroję o tak. Ja lubię czuć to, co jem po prostu. W ten sposób tutaj o, na takie kawałki sobie kroimy kurczaka. Dobra, słuchajcie, kurczaka, zobaczcie, pokrojonego mamy taką kostkę. Co teraz? Teraz należy to kurczaka opruszyć sobie trochę solą, nie jakoś dużo. I do tego kurczaka dodajemy tak, dwie takie duże stołowe łyżki przyprawy curry. Pamiętajcie, że przyprawa curry występuje. A, może półtorej łyżki nawet, dwie to może być troszkę za dużo, ponieważ jeszcze potem curry będziemy używali. Przyprawa curry występuje w dwóch odmianach, curry ostre i curry takie łagodne, więc uważajcie z tym. Ja akurat nie dzisiaj robię sobie kurczaka curry na ostro, bo ja lubię tą potrawę właśnie w wersji ostrej. Jeżeli nie lubicie na ostro, to po pierwsze kupcie sobie przyprawę curry, tą medium, czyli taką nie ostrą, i nie dodawajcie płatków chili, ponieważ ja tutaj do tego mięsa, zobaczcie, taką łyżeczkę płatków chili sobie dosypuję. Jeżeli nie chcecie na ostro, nie dodawajcie chili po prostu. I jeszcze oprócz wszystkiego taką łyżeczkę kurkumy. Słuchajcie, dwa słowa o kurkumie. Kurkuma jest to przyprawa, która nie ma jakiegoś wielkiego aromatu, jakiegoś specyficznego smaku, który wam tam zdominuje waszą potrawę. Natomiast kurkuma jest to po prostu idealny barwnik spożywczy, który barwi wam wasze jedzenie na piękny, taki jasno-żółciutki kolor. No i przy okazji używania właśnie kurkumy uważajcie, żeby sobie gdzieś tam przy robieniu jakiegoś sosu z dodatkiem tej przyprawy nie pochlapać sobie jakiejś koszulki czy czegoś, bo tego potem nie dopierzecie po prostu. Także kurkuma jest idealnym po prostu barwnikiem spożywczym, który nie zdominuje wam smaku waszych potraw. Należy sobie teraz ładnie tą kurkumę i to curry razem z tą solą wetrzeć tutaj w tego kurczaka, po czym go odstawimy na chwilkę, niech on sobie tak w tych przyprawach poleży. O, słuchajcie, jeżeli na przykład robicie potrawy z ryżu i chcecie nadać swojemu ryżowi na przykład jakiegoś takiego właśnie fajnego, żółciutkiego koloru, na przykład jakąś sałatkę z ryżem robicie czy coś, to właśnie do gotowania ryżu wam polecam dodać sobie łyżeczkę kurkumy. I wtedy możecie zaskoczyć swoich gości ryżem o pięknym, jasno-żółtym kolorku. W ten sposób wcieramy przyprawę, kurkumę i to curry. I odstawiamy na
parę minut. W tym czasie będziemy teraz będziemy sobie robili sos. Do tego będziemy potrzebowali dużą cebulę, dwie marchwie. Cebulę kroimy w kostkę, marchwie ścieramy na tarce o dużych oczkach. No dobra, zobaczcie. Marchewka starta o, w ten sposób. Cebula pokrojona w taką kostkę. Jak duża ta kostka, nie ma to wielkiego znaczenia, bo potem to wszystko i tak jeszcze będziemy blendować. I teraz co? Słuchajcie, czekajcie, to sobie odsuniemy. I teraz tak, potrzebujemy do tego garnek. Do tego garnka wrzucamy łyżkę masła. Na tą łyżkę masła wsypujemy właśnie tą naszą cebulę. W ten sposób. Marchewkę. Dodajemy jeszcze do tego wszystkiego, zobaczcie, łyżkę stołową curry, łyżkę stołową słodkiej czerwonej papryki. No i ja jeszcze dam sobie tak odrobinkę tych moich płatków chili, bo ja chcę, żeby to takie ostre właśnie było. Jeżeli nie lubicie ostrych, to po prostu nie dodawajcie. I teraz tą cebulę, tą marchewkę, te przyprawy na tym masełku, które tutaj mamy, musimy sobie wszystko ładnie obsmażyć. No dobra, zobaczcie. Cebulka z marchewką na tym masełku już są takie fajne podsmażone. Więc teraz przyszedł czas, żeby dolać do tego mniej więcej pół litra bulionu. Pamiętajcie, będzie ta potrawa, będzie ten sos będzie tak słony, jak i słony zrobicie sobie bulion, czyli bulion sobie doprawiajcie na wasz gust po prostu. O, w ten sposób. I gdy już jest podlany ten bulion, ta cebula i ta marchewka bulionem, czekamy i podgotowujemy to około, ja wiem, 5 minut może. Dobra. Kochani, sosek mi się gotuje już jakieś 5 minut i teraz przyszedł czas, żeby dolać. Tutaj mam o taką szklaneczkę, to jest jakieś 100 ml słodkiej śmietany 30. Wlewamy tą słodką śmietanę 30 do tego. Przemieszamy. I dajemy mu czas, żeby sobie tylko tak pyrknął. Po czym, moi drodzy, bierzemy blender i blendujemy wszystko na jednolitą masę. Uważajcie, żeby się tym nie ochlapać przy okazji, ponieważ to jest gorące. Robimy jednolitą masę z tego. No, słuchajcie, zobaczcie, sos fajny wyszedł, taki, o, gęsty. Jeżeli chcecie mieć ten sos, żeby był jeszcze gęstszy, to po prostu dajcie troszkę mniej bulionu, gdy go podlewacie na przykład. No ja wlałem tutaj jakieś pół litry, to wy sobie tam, nie wiem, jeżeli chcecie gęstszy, to dajcie tam odpowiednio mniej. Teraz nadszedł czas, żeby go sobie skosztować, czy jest dla was wystarczająco słony. Spróbujcie sobie, jeżeli nie, no to sobie trzeba dosolić, prawda? Mój wyszedł fenomenalny, jest wystarczająco słony pod mój gust, ostry. No i teraz co? Teraz czas zająć się kurczakiem, bo sos mamy już gotowy. Słuchajcie, na łoka, czy tam na patelnię, co tam macie, czego tam używacie, wrzućcie sobie trochę masła klarowanego. Może to być też olej, ale chodzi o to, że masło klarowane ma dużo wyższą temperaturę kopcenia po prostu, a tutaj będziemy potrzebowali, żeby ten tłuszcz był naprawdę bardzo, bardzo gorący, z tego względu, że będziemy teraz obsmażać na nim kurczaka, ale nie chcę, żeby ten kurczak puścił sok na tej patelni, tylko żeby się pięknie przysmażył. Słuchajcie, jeżeli temperatura będzie za niska, wtedy kurczak będzie się wam smażył, owszem, ale on się zacznie dusić, z niego zacznie wychodzić woda, on zacznie puszczać soki i wtedy to będzie duszone na patelni, a nie obsmażone. Ma być obsmażone, czyli podgrzewamy tłuszcz, jakikolwiek tam macie, do bardzo wysokiej temperatury, aż zacznie się z niego lekko dymić. Słuchajcie, z mojego tłuszczu się już troszkę zaczęło dymić. Teraz sprawdzamy. O, zobaczcie, to się ma mocno smażyć, ten kurczak.
dajcie go, dodawajcie go na patelnię partiami, bo jak go wrzucicie też od razu zbyt dużo kawałków, to po prostu temperatura tego waszego oleju czy tam masła wam spadnie na tyle, że mówię, że kurczak zacznie puszczać soki i nie będzie się smażył, tylko zacznie się dusić. A tego nie chcemy. Chcemy, żeby ten kurczak był mocno obsmażony, fajnie, z każdej strony tutaj. Tak sobie to wrzucam na patelnię. Zobaczcie, on w ogóle nie puszcza soku. To białko, które jest w tym mięsie, ono się od razu ścina. O, w ten sposób, gdy sobie to obsmażymy, to potem te obsmażone kawałki będziemy przerzucali od razu wprost do naszego sosu. On nie ma być usmażony do końca, ten kurczak. On ma być tylko przysmażony mocno tutaj na wierzchu. Ale on nie ma się usmażyć całkowicie na tej patelni, więc pilnujcie sobie tego, o, tak należy go poobracać od razu. Zobaczcie, jaki piękny, żółciutki ma kolor właśnie dzięki, no nie tylko kary, bo właśnie kurkuma tutaj zrobiła najwięcej roboty, jeżeli chodzi o kolor tej potrawy. Tak, zobaczcie, on się pięknie tutaj fajnie obsmaża na taki piękny, złoty kolor. I teraz takiego obsmażonego kurczaka przerzucamy do naszego sosu. Słuchajcie, zobaczcie, jaki ten kurczak ma piękny, złoty kolor. Słuchajcie, on nadal jest surowy w środku. On jest tylko mocno przypieczony właśnie z wierzchu, dlatego było istotne, żeby ten tłuszcz był tak gorący. I teraz zanurzamy go w naszym sosie. I w tym gęstym sosie dusimy tego kurczaka jeszcze przez około 10-15 minut, żeby to mięso teraz sobie doszło już wewnątrz, w środku, w tym sosie. Żadne soki z kurczaka, nic nie zostało na patelni, wszystko zostanie nam wewnątrz tego garnka. Słuchajcie, w wielu przepisach występuje jeszcze przyprawa typu korzeń imbiru, który często się ściera właśnie i dodaje do takiego sosu. Jeżeli chcecie, możecie sobie dodać. Ja go nie dodaję, ponieważ ostatnim razem robiłem właśnie kurczaka curry i dodałem imbiru i imbir po prostu zbyt mocno zdominował mi smak kurczaka, zabił smak curry i tak dalej. Dla mnie ta przyprawa stanowczo do tej potrawy nie pasuje, ma zbyt mocny smak, zbyt dominujący. No dobra, moi drodzy, na końcu co robimy? Gotujemy sobie ryż, nasz kurczak już fajnie sobie doszedł tutaj w garczku. Ja właśnie podaję go najczęściej z ryżem, może to też być makaron, ziemniaki lub kluseczki gnocchi. Słuchajcie, kurczak pachnie fenomenalnie. O, w ten sposób. Uwierzcie mi, że smakuje przepysznie. Możemy sobie tutaj tak polać fajnie dookoła. Słuchajcie, na końcu jeszcze można sobie to fajnie posypać zieloną natką pietruszki. Pietruszka bardzo fajnie, smak pietruszki się bardzo fajnie komponuje tutaj z tą potrawą. Tak mi się polapało po talerzu. Słuchajcie, no i co mi pozostaje? Życzę wam smacznego. Mam nadzieję, że jeżeli zrobicie sobie kurczaka z tego przepisu, to wam będzie smakował. I co? No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam serdecznie.